Dobra. Cześć, witam was w odcinku, gdzie Kieba wyzywa swojego widza. Cześć. Cześć, to jest widz. Więc tak, Tutti jest osobą, która zrobiła tego to skina. I jak mówiłem, konkurs wygrały niektóre osoby. Jedna osoba od Krystiana, druga ode mnie. I to jest osoba ode mnie. No. Drugą osobę poznaczę dopiero wtedy, kiedy Rzępi w końcu siądzie przed komputerem. Bo teraz jakieś delegacje ma. Jeżeli chodzi o mój stan włosów, to dopiero co myłem, więc mogą dziwnie leżeć na mnie. Tutti. Masz kamerkę? Tak, ja zawsze teraz... no tak, teraz to wiem, to teraz to na odcinkach widziałem, no tak. No, tam jeszcze chyba dwa odcinki mam na zapas, które nie mają kamerki. I to wszystko. A tak teraz to cały czas kamerka będzie leciała. No dobra, spoko. No. O kurde. Uuu. Nie wiem, jakby koledzy zobaczyli, to nie wiem, jakby zareagowali, więc no. A co, koledzy też oglądają Kibaba? Tak, też oglądają, to tak słyszałem od nich. Ile oni mają lat? No właśnie, no. To jest ten moment, kiedy nie mówisz, nie, bo się wstydzisz. No właśnie mi głupio, naprawdę, jak powiem coś takiego strasznie durnego, to no... Nie wiem. Stary, to każdy z nas mówi głupie rzeczy, a to właśnie o to chodzi, żeby ludzie się śmiali z tego, tak? Życie to patologia, no dobra. A propos śmiania się i w ogóle... Bo no. W ogóle na YouTubie czasami niektórzy mają takie podejście, że widz musi czuć lepiej niż twórca, nie? To właśnie też jakby fenomen nie jest tego. Fenomen był Daniela Magikala, gdzie były te patostreamy, gdzie widzowie jakby autentycznie mieli taką świadomość, że to jest... Oni są w gorszej sytuacji niż widzowie siedzą, nie? I to właśnie śmieszyło tych ludzi. No to... Nie wiem czemu, ale tak mi się to kojarzy z wczorajszą akcją, bo jest 2 kwietnia, tak nagrywamy, z wczorajszą akcją z... animacjami, które jakby każdy, większość kanałów animacyjnych wsadziło ten sam żart. I ludzie się dziwili w ogóle, o co chodzi. No właśnie, strasznie to było dziwne. Co, właśnie, zgadzam się z tobą, jak chodzi o to. Ja nie wiem, czy to było, specjalnie to ukartowaliście, czy jak? Okej, okay, pomyśl, jakby ta sama godzina, ten sam w sumie scenariusz. Tak, to ukartowaliście, no tak, no. To ogólnie powstało z inicjatywy Bez Sensa. To jest ten taki kanał, co pasty, nie pasty, żarty robi animowane. I napisał, że ej, co my na to, żeby zrobić taką akcję, gdzie każdy z nas robi jakąś taką, robi tą samą animację, ale po swojemu, nie? I ja mówię, że to w sumie spoko pomysł i tam na rozmowie rzuciłem tak ledwo, że ej, co powiesz na 1 kwietnia, nie? Bo on nie wiedział, kiedy to wrzucić. I mówię, 1 kwietnia będzie w sumie idealny. A on, no, to na 1 kwietnia zrobimy takie coś. I... No. Było więcej osób generalnie, tam jeszcze miał być Kozaku, miał być Ziód. Jeszcze miał być taki spedek i tak dalej, ale końcowo tylko 7 osób zrobiło. Znaczy 7, 6, bo ja na 2 kanały zrobiłem, nie? Na Bekę z Życia i na Kebaba. Swoją drogą Beka z Życia już jakby funkcjonuje, więc możecie tam sobie wbić, oglądać filmy. No i zrobiliśmy. Było mi miło, bo animatorzy powiedzieli, że najlepiej zrobiła Beka z Życia. Sobie siedzieliśmy, robiliśmy taki seans, oglądaliśmy filmy. I śmialiśmy się z reakcji ludzi i powiedzieli, że Beka z Życia najlepiej zrobiła, więc dziękuję chłopaki. I kropka, bo kropka to nie chłopak. Chyba. Rozumiem, I guess. Nie, kropka daj znać, czy jesteś, czy nie. A ty ogólnie otrzymujesz kontakt, czy jak to działa? Tak, mamy kontakt przez Messengera, przez Discorda. Tak, tak, ty znajomi internetowi, bliscy. Lubię ją. W sensie, powiem ci szczerze, autentycznie, myślałem, że... Kropka będzie taką ciężką osobą do rozmów ogólnie, nie? Kiedyś miałem kontakt z Paniaczową i z Paniaczową był taki dziwny kontakt i mówię: okej, okay, Paniaczowa wydaje się taka, wiesz, taka właśnie gadatliwa i tak dalej. A ciekawe, jak bardzo trudna do rozmowy jest Kropka, nie? I co ciekawe, nie, Kropka jest mega spoko osobą, jeżeli chodzi o rozmowy. O kurwa! Wiem, bo wbiegli z diamentowymi klatami. No, dobra. Ona jest mega prostą, mega fajną osobą do rozmowy. Ma swoje zdanie, więc nie jest takie, że tak, to co mówisz jest prawdą. Nie, ma własne zdanie, potem powiedzieć, że nie. No. I no tą kropkę to siedziała z nami i sobie oglądaliśmy. I ogólnie reakcja ludzi jest mega, mega dziwna, bo... No. Nie wiem w ogóle, ile trzeba mieć jakiegoś takiego rozumu, żeby pisać... Każdy z nas miał hejt. Każdy z nas miał hejt, bo każdy z nas był wyzywany. Ja byłem wyzywany, że kradnę od Kropki. Kropka, że kradnę od Bez Sensa. Bez Sens, że od Chleba. Chleb, że od Beki z Życia. Beka z Życia, że od Kebaba. I tak w kółko, nie? Rozumiem, no. I każdy z nas miał hejt. I ludzie w ogóle jakby bez takiego rozumu piszą: okej, okay, fajny film Kebab, tylko że Chleb z Cukrem był pierwszy.
Nie, nie był pierwszy, rzuciło tej samej godzinie co ja, dosłownie, co do sekundy, nie? Bo byliśmy na ustawionej, tak... Taka głupota wyszła z ludzi. Niektórzy też zarzucali mi jakieś w ogóle teksty głupie, że... Aha, kebab. Najpierw wyzywasz chleba z cukrem, a potem kradniesz od niego. Nigdy w życiu nie wyzwałem chleba z cukrem. Ale w ogóle na nagrywce, znaczy, teraz sam sobie też chcę to wyobrazić, kiedy niby to zrobiłeś, bo tak to mogłeś do niego zadzwonić, ale na nagrywce to... Ewidentnie, nigdy nie wyzwałem chleba z cukrem, to jest mój kolega. Rozumiem, jeszcze, jeszcze tak ala biznes, to też w sumie trochę głupio by było kogoś wyzwać, jeszcze przy tym, jeżeli razem współpracujecie jako biznes. W sensie, no tak, czasami sobie nagrywamy tam razem, nie? No. Czy biznesowi partnerzy? Nie, po prostu czasami jak mamy czas, mamy ochotę, sobie pogramy coś, nie? Tak, no. Nie wiem, ludzie zaczęli po prostu rzucać jakieś słowa, których nie powiedziałem, nie? We mnie. I to jest tak strasznie smutne. Najlepszy komentarz, jaki znalazłem? No. Okej, nie, bez sensu znalazł najlepszy komentarz, ale moim najlepszym komentarzem było od jakiejś dziewczyny, która pisała, że ale Beczka zrobi ten żart kilka tygodni wcześniej. Nie! Beczka nie zrobił kompletnie tego żartu. Beczka nie zrobił nic, jeżeli chodzi o Prima Priest, nawet nie zrobił tego żartu wcześniej, więc ja nie kumam. A Bessens znalazł taki komentarz u siebie, gdzie ktoś go wyzwał, że czemu kraniesz od Bessensa. Bessens znalazł komentarz, czemu kraniesz od Bessensa, więc ta akcja pokazała mniej więcej, jak bardzo ludzie są, no nie rozgarnieje ci w pewnym sensie, nie? No rozumiem, oko. Dobra, pomogłeś mi, dzięki. Spoko, spoko. No. A ty co myślałeś, czy jak zobaczyłeś, że kropka i kebab zrobili to samo? No dobra, na początku zobaczyłem kropkę, potem zobaczyłem ciebie i zacząłem patrzeć jeszcze na innych animatorów i właśnie tutaj zdałem sobie coś sprawę, że jest nie tak. A coś jest kurwa nie tak. Czy na początku trochę to było wiadome, że coś mogło być właśnie ukartowane, bo tak to wyglądało, co najmniej. A samo w sobie to... Nie wiem, było mi na chwilkę obojętne po prostu. Myślałem, że dobra, po prostu robicie sobie żarty. Ale to nie było w sumie nic takiego złego, a samo w sobie było ciekawe. Nie, wiesz, fajna akcja, bo każdy z nas mógł mniej więcej pochwalić jakąś kreatywnością, nie? No a, tak. Jeszcze gadanko zrobię, zapomniałem w ogóle ten gościu. Dobra. Przepraszam ci, gadanko. Taki kolega też. No spoko. Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Nie. Proszę, nie, nic nie. Jeszcze taki twój spokojny głos, no. I spada, i spada. Dobra, nie, Jezu, dobra, już się ogarnąć. Spokojnie, stary. Nie no, zawsze, na przykład właśnie chciałem powiedzieć tę historię. Niedawno miałem taką sytuację, że... Kurde, chłop. Miałem niedawno taką sytuację, że... Ostatnio, jeżeli nawet jakby ten menel, nawet jakby ten chłop, facet wiedział, że do niego mówię, to przepraszam. Był taki ostatni facet starszy. Widziałem go przez okno, kiedy ten, nie pamiętam dokładnie co było. Ogólnie po prostu widziałem przez okno dwóch chłopów, którzy wybiegli nagle z furtek. Zaczęli się nawalać, po czym nagle jak zaczęło jechać auto, to wskoczyli sobie na barana i uciekli. Co? Ja się wtedy strasznie zdziwiłem, opowiedziałem to paru osobom, to było strasznie chore dla mnie. W sensie, ogólnie opowiedziałeś mi dwie historie. No tak. Jedno o koledze, który pierdnął i zabił rybę w wodzie. A no. Teraz, że goleś się napierdali i jeden, jak podjechał auto, to na barana zaskoczyli i uciekli. Są tak abstrakcyjne historie. Ewidentnie, w sensie... Gdzie ty mieszkasz? W Sosnowcu, kurwa? Tak, jeszcze jakby od razu na Podlasiu to było praktycznie codziennie. Posłuchaj, nie, to jest... To miałem w Mińsku, niedaleko Mińska. Tam jest. To tak. Czekaj, to chcesz emeraldy, bo w sumie to możesz sobie... Nie, spokojnie, nie używamy takich pussy items. Nie używamy. Czy widzę, że ty od razu biegniesz i już od razu ogarniasz wszystko po kolei. Pomóż. Właśnie, okay, idę, ogarnę. Kurde. Dobra, idę. Walnij go na mą HP. O kurde, czy coś tam się dzieje. Widzę, masz 6, dobra. Jakiś chłop, kurna. Dobra, jest git. Dobra, dzięki stary, dzięki wielkie. Lecimy do żółtych. Dobra. Więc niesamowita historia masz ogólnie. Muszę kupić kilo, więc... Naprawdę. No, nie wiem co jest... Kurde, nie mam kilofa. Ja mam kilof, tylko musisz go zabić. A, dobra. Kurde. O, jest. Dobra. Kurde! Zrobiłem jej schodki niepotrzebnie. Spadłem. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze wydłużone rozwalenie.
Dobra. Dobra, jak powiedziałem innym, że wygrałem, to wszyscy zaczęli reagować na to w taki sposób, że właśnie o, no fajnie, dobra, udało ci się. Potem zaczęli mnie dodawać do grupy i nagle mówić, o, jaki super jesteś, no to tak ten. No. Super. Pokazało mi, że warto, warto, warto było wygrać. Że weźmiesz przyjaciół, no. Tutsi. Kto rozwalił łóżko? Właśnie w tym problem, bo to jest... Zielony? Zaraz. No ja nie jestem na tomu, to ja nie jestem na tomu, ja umarłem. O Jezu, czekaj. Jak coś to ten... Goni cię! Nie! Oh. Dobra, nie, bo jak gdyby... Wow, ale nie idzie nam zika. Nie wiem, ty od razu biegniesz, już wszystko ogarniasz, a tak to ja cały czas obudowuję łóżko, ale nawet jak je obudowuję, to i tak przegram. Więc biegnij no. Za mną, biegnij za mną, lecimy od razu, trzeba wiesz, rozwalać, nie? Hmm. Ty od jakiego czasu zacząłeś grać Minecrafta? W sensie ogólnie Minecrafta poznałem jakieś 10 lat temu. Aha! No, dobra, tak. Wiesz, to te czasy, kiedy... To wyglądało tak, że bardzo mi się spodobały odcinki JJ Jokera. I mówię, chcę tą grę. I musiał wujek specjalnie jechać do mnie, żeby mi zainstalować no. Minecrafta na komputerze. Zainstalowałem jakiegoś launchera beznadziejnego. Tak, wiem, no. I sobie grałem przez dłuższy czas i jeździłem na tej tej mega starej wersji 1.8. Jeszcze... A czy to była pełna wersja w ogóle Minecrafta, czy tak w sumie? Nie. Pełną tak wersję Minecrafta dostałem dopiero gdzieś chyba w pierwszym gimnazjum. Rozumiem. A tak to jechałem na launchera, tam wiesz, Minecraft Basic i tak dalej, nie? No. W ogóle ja mam styczność z komputerem dopiero od 2 lat. Tak naprawdę. Czekaj, ile ty masz lat? 13-14. I dopiero od 11 lat masz styczność z komputerem? Kiedyś ogólnie tak do informatyki, stara od informatyki jest komputer. Tyle wystarczy. Masz tyle razu. Oho, dzięki. Masz to, ogólnie to tak. I z tym był problem ogólnie, jak chodzi o informatykę. Bo nie ogarniałem. O kurde, co ty... No. No mów dalej. Tak to dopiero tata mi podczas kwarantanny kupił komputer. No. No, bo powiedziałem, bo widział, że rysuję i chciał, żebym jakieś tam animatorskie może rzeczy robił. O! A no, tak mówiłeś, że rysujesz, no. No tak. Tak to jakoś to wyszło. Dawaj. Dobra, bij się z nim, ale co do was niego. Snorlax. Kurna, właśnie tu. Dobra. Jak się nazywa Pokémon, no. Tutaj. Naprawdę znowu spadł. Nie powinienem nigdy przychodzić parkura. No, dobra. To mnie zaskoczy. Fuck! Ale mogę to jakoś fajnie inaczej przemyśleć. Nie patrzymy co zrobiłem. Wiedziałem, że ona nie ma tam do skoku. Dobra, trudno. Dobra, ja jestem w bazie. Tak, ja jestem w bazie. Rozwalimy łóżko. Zabierz. Idę rozwalić teraz tego gnoja. Dobra. Leć pierwszy. On jest w swojej bazie. Dobra. Tu mam pomysł, ja pójdę pierwszy, może mam miecz? No tak, może to zrobimy. Ja go od dołu wezmę. Kurwa! Nie! Ja nie widziałem! Ach. Dobra, on też ma miecz, więc no. Jakby to powiedzieć. Trzeba wziąć bloki, i teraz trzeba go rozwalić. Trzeba bloki i miecz kupić. Dobra, miecz. Bloki, jeszcze jeden. Dobra. Daj bloki. Dobra. Jesteś. I weź miecz i chodź za mną. Masz tyle? I też sobie tylko wezmę. A! O! No nie właśnie. Ważne. Jezu, dlaczego ja spadam? Nie wiem. Bardzo lubisz to. Dobra. Co jeszcze w ogóle grasz, jak chodzi o gry? Tak prywatnie? No. Minecrafta tylko. Wczoraj odpaliliśmy sobie z chlebkiem i jakimiś tam z animatorami z Back in Życia. Odpaliliśmy sobie Among Usa i pograliśmy. I to tyle? Jest nowa mapa. Tak, właśnie graliśmy na tej nowej mapie. Nie no, Among Us już tak nie jest fajne, a wydaje czy mi się. Tak samo było na początku, nie wiem, Brawl Stars albo... Nie grałem Brawl Stars, nie grałem nie nigdy. To już wtedy było, że teraz to jakiś czas nawet minął. Niektórzy tak mówią na to, że to już jest słabe itp. Więc no. Tak to teraz wygląda. Co jeszcze w sumie? No. No. Dobra. Nie wiem. Chodź na środek, pomożesz mi.
A ty jesteś, no. Dobra. Środek? Prawie do dziury wpadł. Kurwa, to jest cheater, to jest cheater. Fuck! To jest cheater, ewidentnie. I ludzie mi w ogóle zwracają... No właśnie, ludzie zwracają mi uwagę, że często jak umieram, to krzyczę, że to jest cheater. Takie tłumaczenie sobie zajmuję. Nie, to jest wiadomo, że najczęściej tutaj są cheaterzy. No tak, i to dosłownie, w sensie, widzowie, jak ktoś bije z daleka, to jest cheaterem. I to łatwo znaleźć różnicę między nie cheaterem, a cheaterem. No właśnie, no, no. Dobra, jeszcze miałem parę pytań, w sumie to tak naprawdę zapomniałem. No. Właśnie, kurde. No tak. Czekaj, gdzie ta kartka? A nie, to lista. Dobra, już nic. Kartka. Kurde. Lista. Gdzie są pieniądze? Zaraz. Nie wiem. Czy... Bo ja na przykład sam, jeżeli mogę o tym powiedzieć, na mój temat mojego kanału, bo ja sam kombinowałem na przykład na temat kanałów na YouTubie. I to nie wyszło za dobrze, bo mój jedyny film, kiedy ja montowałem, wyszedł bez głosu, więc no. O. Oh. Tak. Czy tobie ktoś montuje filmy? Na Kebab Games, czy ogólne? No, czy tak ogólnie? Na Kebab Games tak nie. Na Kebab Games nie mam montażu, ale co miesiąc mój drogi przyjaciel, którego pozdrawiam, bo wiem, że to oglądasz. Przyjaciel, kolega. Vex montuje. I mi daje, wiesz, taką kompilację śmiesznych scen z całego miesiąca, nie? To rozumiem, tylko tyle. No. Ale na Kebab Games nie montuję. Czasami tylko ucinam jakieś tam fragmenty, jak ktoś coś powiedział nieodpowiedniego, to wtedy trzeba to usunąć, nie? To jest logiczne. Mm-hmm. Ale jeżeli chodzi o kebaba, to ja tam cały montaż robię ja. Cała animacja jest moja, nie? I cały pomysł w ogóle jest mój i tak dalej. Jeżeli chodzi o backend z życia, no to ja opowiadam z głowy to, co pamiętam. A montaż, za montaż i animację odpowiada aktualnie jedna osoba, Trusia. Wcześniej było kilka osób. No dobra. Zresztą jakoś radzisz przynajmniej. No. Ja sobie radzę, nie? No. Kurde, niepotrzebnie. Ja niepotrzebnie to zrobimy. O. No. Aj, aj. Jak od... w sumie... Skąd się zawsze brały te historie twoje? Czy one tak naprawdę to... Wszystko się naprawdę realizowało, tak? Wszystko co było. Ja tu mówiłem wiele razy na Discordzie, ale powtórzę, bo sądzę, że nie każdy o tym wie. Więc każda historia na BC z życia jest prawdziwa. Oczywiście moja historia, bo widzowie mogą trochę zmyślać, bo tam było kilka historii widzów, ale ogólnie każda historia moja jest prawdziwa. Jednakże jest podkoloryzowana. Jest hiperbola robiona, czyli takie wyolbrzymienie, czyli jak powiem, że no i stałem i zesrałem się ze strachu, nie? Czy coś w tym stylu? No to nie, po prostu miałem lekkie obawy, a nie to, że się, wiesz, nie to, że strałem pod siebie. Miałem lekkie obawy po prostu, nie? O to chodzi. Tak, żeby się lepiej słuchało, lepiej słuchało, było śmieszne i tak dalej, nie? Mhm, dobra. No. Skąd się wziął pomysł w sumie, żeby się nazwał Kebab? O, teraz będzie Q&A, ile masz pytań ogólne? O kurde, nie, czekaj, to może zacznijmy. Na spokojnie z tym pójdźmy na początku. Dobra, spokojnie, jak wygrałeś, to pozwala, nie? Jak skąd się wzięła nazwa kebab? Więc ogólnie ze względu na moją skórę, która jest strasznie bardzo słaba i podatna na różne czynniki zewnętrzne. Chociażby często mnie swędzi, kiedy wychodzę z basenu, bo chlor. I skóra, nie wiem, zaczyna swędzić mnie ostro. I tak samo mam ze światłem. Kiedy jest duże światło, szczególnie w lato, idziesz, jadę gdzieś na wakacje, wystarczy godzina na dworzu, wystarczy jeden dzień na dworzu i ja już jestem opalony. I często jak właśnie wracałem z wakacji, bo wracałem z wakacji, jak było lato, do szkoły, to wtedy byłem opalony. I to mi długo schodziło i wiesz, poszedłem do gimnazjum i byłem opalony i wszyscy takie, o, kebab przyjechał, nie, że wiesz, Turek. Ale potem zaczęli zmiękczać K, robiąc ki i powstało kebab, kebabunie, nie? Mnie irytowało, ja miałem kiedyś kompleks na temat swojej skóry, mnie to brzydziło w pewnym sensie i było mi smutno, kiedy mnie tak nazywali, nie? Ale aktualnie potem, wiesz, potem zyskałem jakiś dystans, mówię, a w sumie to jest nawet spoko nazwa, nazwę się tak na YouTubie. I powiem ci tak szczerze, kiedy mnie to irytowało, każdy mnie nazywał kebab, kiedy kebab powstał na YouTubie i mnie już nie irytuje, bo stało się to moją marką. Już mnie nikt tak nie nazywa. Mówią na mnie Kamcio teraz. Kamcio sramcio. Jak na mojego kolegę. Ja na przykład Tutti się u mnie wzięło dlatego, bo kiedyś z kolegami podczas wakacji
Przechodziliśmy przez ulicę. Nagle małe dziecko wskazało na mnie palcem i nazwało mnie Tuckim. To było to dziwne, ale... Ale tamtego momentu wszyscy chcieli mi jakoś wymyślić nazwy. Jak to się wydarzyło, jak mi to powiedziałem, to od zaczęli tak nazywać. Dobra, lecimy teraz, no, stary. Lecimy do... do czerwonych? Do czerwonych lecimy. Patrz, co jak się błysz. O, Boże. Okej. Okay. Lecimy do czerwonych. No. Dobra. Chodź za mną. Już idę. Dobra. Wiesz co, może sobie usiądę jakoś lepiej, tak. Próbuję. Ach, przed kamerą jakoś normalnie siedzieć, ale to wygląda źle. Dobra. No spoko. Idziemy. Gdzie ja biegnę? Właśnie nie wiem. To czerwony, czyli tam lecimy. O, God. Dobra, dawaj. Tu. Dobra, bistukę. Nie, kurna, miecze, ja pierdzielę. Nie wziąłeś miecza ze sobą? Dobra, trudno. Nie wziąłem, czekaj, dobra, ogarnę to. Ja mam miecz diamentowy, nie wiem, czy on bije siekierę. Dobra, ogarnąłem. Bardzo ładny. Dobra. Aha, a ty już tak, ja już rozwaliłem tutaj, wiesz, to jest chwila, moment, nie? Dobra. A, lecimy dalej. Tu z boku są niebiescy. Dobra. Dawaj. Okej, plan jest taki, że ja kładę tu bridge'a. No. A ty lecisz do niego od dołu. Dobra. Bigo. Dobra, lecę, świetnie. Kurde, ale kuś. Wystarczyło, dzięki. Dobra. O, mam laga. Zajebał mnie, ale rozwaliliśmy mu łóżko, więc to jest dobrze. Super. Dobra. No. Możemy iść, dalej. Dobra, bierz tylko materiały. Dobra. Wiesz, że 15 kwietnia podobno, czy nie wiem, czy 15 kwietnia, ale planuję zamknąć serwer Minecraft. W sensie nie, Boże, co ja gadam, nie serwer Minecraft, tylko serwer Hive właśnie, planuję zamknąć, z tego co wiem. Hive'a? Aha. No Hive'a. Z jakich powodów? Nie wiem, wiesz, chyba sobie nie radzą albo upada. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, od czego to wynika. Ale będzie podobno zamykany. Ej, uważaj, bo ktoś strzelał z łuku. Ja pierdzie. Dobra. Nie ma niebieskiego. Chciałem powiedzieć, żebyś mnie uczył, jak ty to robisz, ale w sumie to teraz to nawet. Ale co mam się uczyć? Jak ty to robisz, bo ty tak nie, bo dobrze sobie radzisz, jak chodzi o takie rzeczy, jak chodzi o granie. A, Minecraft? Jak gram Minecraft, tak. To wiesz, bardzo dawno, na Bedwarsy gram od 3 lat, stary. 4. Tak, Bedwarsy gram jeszcze od momencie, kiedy jeszcze kebab nie istniał. Więc od tego momentu gram Bedwarsy non-stop. Tak miesięcznie, wiesz, tam z kilkanaście razy, nie? Z kilkadziesiąt nawet. Rozumiem, no. No ale się dobrze wyszkoliłeś. No się wyszkoliłem, no to jest, wiesz, już zagranych z 10 tysięcy gier, więc... Mhm. A w ogóle planujesz dalej ciągnąć tą serię? Czy przez jaki czas będziesz chciał ciągnąć taką serię? Daily? Czy chyba? Też na przykład. Czekaj, bo daily, no to planuję cały czas teraz, nie? Jakby no tak, coś tak, się no. Nie wydarzy ciekawego. A jeżeli chodzi o kebaba, no to też planuję mniej więcej ciągnąć bardzo długo. Mhm. Myślę, że ci to jest. Bij się z nimi. Dobra. Okej, okay, ja lecę na łóżko ich. Dobra, fuck! O nie, god! Nie. Co ja zrobiłem? Pięknie zrobiłem. Dobra. Robię. Jednego robię. Jest! Dobra. Rozwalone. Kurwa, dobra. W ostatniej sekundzie jeszcze się zakryłem. Jak koleś tam jest spadał chyba. Dosłownie. Dobra, lecimy. Tak. 10. Dobra. God. Jakie to jest. Ja żyję cały czas. A ty żyjesz! Dobra. No ja tam się schowałem u nich, nie? W bazie. O kurde, lecę. O kurwa! Robią cię? Nie! Fuck! O!
Jezu, co ja zrobiłem? Nie wierzę! Vex, 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 weź to wstaw do filmu. Boże. Zamieniasz się w Dreama, co się dzieje? Oh my god! Dosłownie zamienia się w Dreama! Oh my god! What the fuck was that? No. Chciałem do ciebie powiedzieć, ale mały problem mam. Oj, mi serce wali. Nie no, nie mogę tak teraz przeżywać tego, miałem lepsze akcje, ale to jest wow, to jest wow. Weź pewnego razu staw film, na którym będziesz pokazywał, jak będziesz się bawił właśnie w Dreama. Nie, ale szczerze, zrób takiego speedruna. Myślałem, może nie tyle za speedruna, ale wstawić no. Wiesz co, bo często gram też sam bez nagrywania. I pomyślałem, no że... Tak, no. Bo mi się nie chce gadać, nie? Też jakby to wymaga jakiegoś gadania ciągłego. No tak, częstego, no. I... Kiedy gram sobie, to mówię, ej, w sumie mogę to nagrywać i jak będą jakieś akcje, to wycina tylko te sceny i wstawiam, zrobię jakieś kompilacje takich najlepszych scen, nie? No. Myślę o tym i chyba to będę robił. Dajcie znać w ogóle, czy byście chcieli takie coś, takie kompilacje, takie 10-minutowe kompilacje do jakiejś muzyki zajebistej w tle, jak się bije, bo ja bym chętnie się mógł pochwalić swoimi umiejętnościami, znaczy swoim lakiem w pewnym sensie. To jest lak. Próbowałeś jeszcze, nie? Mówisz? Czy próbowałeś jeszcze kiedyś, na przykład? Nie. Mam problem. Nie wiem, gdzie jest zielony. Ona się ukrywa już od... A byłeś u niej w bazie i uciekł. Uciekła czy uciekł? Właśnie, nie wiem. Muszę zobaczyć, bo... Jest tam u siebie. Jest u siebie. No. Nie wcisnęła shifta. Okej, ona jest tutaj. Chciałem, że z drugiej strony, no dobra. Budowała się? No tutaj, nie widzisz? Patrz, tu. Tu? Gdzie? Kurde, jestem. Chodźcie, kurde. O. No i super. Piękna sprawa, nie? Dobra, 27 minut już zakończyliśmy to w sumie piękną gierką. No to co, dzięki i cześć.